1 września Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wszczęte zostało międzynarodowe śledztwo dotyczące nieprawidłowości w systemie wydawania polskich wiz pracowniczych. Tego samego dnia przez Mateusza Morawieckiego odwołany został wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, który jakiś czas po tym targnął się na swoje życie. Sprawa wygląda tak, że polskie wizy pracownicze według doniesień od lat można było kupić na czarnym rynku na całym świecie. Powstały mafie, które kontrolowały część systemu wizowego w Polsce i dosłownie sprzedawały je ludziom z Indii, Bangladeszu, Ugandy, Nigerii, Białorusi czy innych krajów. Niektóre źródła podają, iż kryzys migracyjny na granicy z Białorusią był z tym ściśle związany. Wiele osób, które najpierw nielegalnie próbowało dostać się na teren Polski, później kupowało takową wizę i już całkiem legalnie dostawało się na teren Polski. Mowa tu o obywatelach Iraku, Syrii czy Pakistanu. Miało się to odbywać w czasie, w którym obecny rząd szczuł na nielegalnych imigrantów, którzy próbują wejść na terytorium Polski. Ciężko tak naprawdę znaleźć stuprocentowe informacje na temat liczby takowych wydanych wiz. Najprawdopodobniej jest to liczba od kilkuset do nawet 2000 dokumentów. Ceną, jaka pośrednik żądał od imigranta za takową usługę, to nawet 5000 dolarów. Cały patent polegał na tym, iż pośrednicy, grupy trudniące się tym procederem za pomocą specjalnych oprogramowań hakerskich, łamali polski system wizowy, wykorzystując odpowiednie w nim luki. Zatem osoba, która chciała zarezerwować termin spotkania w sprawie wizy, nie była w stanie tego zrobić, bowiem oprogramowania automatycznie rezerwowały wszystkie wolne terminy przez pośredników, do których później, chcąc nie chcąc, zgłaszały się osoby zainteresowane polską wizą pracowniczą. Później było już z górki. Zdecydowana większość pośredników ubiegająca się o wizy DLA swoich klientów nie była jakoś bardzo sprawdzana i weryfikowana. Wydawało się to być tylko formalnością.